Kaka. Kiepska. Zapraszam na informację dnia. Prelegenci z całego świata i dyskusja o niepodległości państwa, narodu i człowieka. Taki przebieg miał zakończony dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 10. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia. Niepodległość jako wartość, ale i zadanie. Zadanie także na współczesne czasy nacechowane integracją państw, kultur i narodów. Państwo, wchodząc w różnego rodzaju relacje międzynarodowe, podpisując różne umowy na czele z Unią Europejską, równocześnie zgadza się na to, żeby ktoś z zewnątrz ingerował w nasze sprawy i czego ciągle doświadczamy. Doświadczamy, bo jak wskazywał profesor Mirosław Piotrowski, w szczegóły życia każdego obywatela Unii Europejskiej wchodzą dziś niejasne zapisy traktatu lizbońskiego. Wiele osób, środowisk, myślę o politykach, ale także naukowcach i zwykłych obywatelach, twierdzi, że rozpoczął się od tego momentu, czyli od 2009 roku, proces utraty niepodległości przez państwa narodowe. Bo spór toczy się przede wszystkim o przyszłość Unii. Zwolennikiem integracji europejskiej był święty Jan Paweł II. Jednak jego wizja Europy nie miała nic wspólnego z tą proponowaną przez włoskiego komunistę Altiero Spinellego. Była wizją ojczyzny ojczyzn. Była wizją, którą podzielał z prawdziwymi ojcami Europy. Schumannem, de Gasperi, Adenauerem. Mówi ksiądz prałat dr Sławomir Oder. Jednak to właśnie według federalistycznej Oder. Przyszłość Unii Europejskiej. Niepodległość, którą Jan Paweł II postrzegał jako zadanie, przejawiała się w obronie najmniejszych, najbardziej uciemiężonych narodów. Jan Paweł II z całą pewnością, pielgrzymując do tych narodów, podkreślał przede wszystkim ich godność. Godność poszczególnych ludzi, synów tych narodów, godność narodów z ich tradycją, z ich kulturą, z ich tożsamością. Przed poważnym wyzwaniem, jakim jest niepodległość, dziś staje także Polska. Polska dzisiaj bardzo potrzebuje patriotyzmu, ale patriotyzm w Polsce jest. Patriotyzm jest czymś, czego nam za granicą zazdroszczą. Zazdroszczą nam żywego patriotyzmu, zazdroszczą nam pewnej struktury społecznej, gdzie tożsamość narodowa jest obecna. Tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczek, który wspólnie z rektorem WSKSiM ojcem Zdzisławem Klawką podsumował dwudniową dyskusję. Każdy z prelegentów dla mnie to był świadek. I też nasi wspaniali goście zagranicy, wspaniałe niewiasty. Właśnie nie tylko Polska ma ludzi, którzy tęsknią za niepodległością. My nie chcemy być ludźmi, którzy mamy się wstydzić naszych korzeni. W 10. Kongresie Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia udział wzięli prelegenci z całego świata, m.in. z Meksyku, Argentyny czy Namibii. Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem to główny cel gruntownej reformy kodeksu postępowania cywilnego. Jej szczegóły przedstawił dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Założeniem tej reformy jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydawany na jednej rozprawie. Dlatego też pewną nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Właściwe profesjonalne przygotowanie sprawy pod kątem jej
zmianę jej procedowania i zakreślenie terminu wyroku w bardzo istotny sposób zdyscyplinuje strony postępowania i sam sąd oraz przyspieszy właśnie bieg postępowań, które często są źle zorganizowane i przez to bardzo przewlekłe. Ale aby to było możliwe, wprowadzamy też wiele innych rozwiązań szczegółowych, między innymi ograniczając w sposób istotny różne formy obstrukcji, różne formy przewlekania postępowania, które podejmują często strony z taktyki procesowej po to, aby nie doprowadzić do rozstrzygnięcia. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofał wnioski o awanse generalskie. Głupi facet, oczy mu się trzęsą, dookoła rzuca tymi oczami, nie dość, że rękami. Zgodnie z tradycją 15 sierpnia i 11 listopada każdego roku odbywały się uroczystości wręczenia nominacji generalskich. W tym roku prezydent Andrzej Duda wstrzymał jednak awanse. Jego decyzja była spowodowana trwającymi pracami i brakiem uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. W jego ocenie sytuacja nie pozwalała dokonać merytorycznej oceny kandydatur do awansów generalskich. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podjął wczoraj decyzję o wycofaniu wniosków. W trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie. Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Czytamy w specjalnym komunikacie resortu obrony. Ministerstwo podkreśla, że nowe wnioski zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. Wyrażamy przy tym przekonanie, iż mianowania generalskie mają kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających Wojsko Polskie. Decyzją ministra obrony zaskoczony jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Stwierdził on, że decyzja ta jest zaskakująca, gdyż prezydent nie odrzucił żadnego z 14 złożonych przez MON wniosków. Szef BBN-u krytycznie ocenił fakt, że prezydent po decyzji dowiaduje się z mediów. Co to ma wspólnego z tym całym? Jak oni to po żydowsku skręcają, ten całym turyst? To wiadomo, że wiele jest zagadek, wiele. Nie musisz wszystkiego widzieć. To co wiesz, jest oczywiste, jest piękne, jest od Pana Boga. Rząd ogłosił 3-dniową żałobę narodową. To najkrwawszy atak w historii Egiptu. Zamachowcy napadli na meczet niedaleko miasta Al-Arish na północy Półwyspu Synaj w Egipcie. Było ich około 30. Agresorzy posłużyli się improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Umieścili je na zewnątrz budynku i zdetonowali. Muzułmanie opuszczali meczet po piątkowej modlitwie. A te twarze katolickie otworzyli ogień i strzelali do każdego, kto usiłował uciec. Atakowali także karetki pogotowia, które przyjechały na miejsce. Co najmniej 309 osób nie żyje, a 128 jest rannych. Manipulacji salcesonowych. Zginęło 20 osób. Mieli broń, zniszczyli wszystko. Było wielu rannych, ale znacznie więcej zabitych. Ofiarami są przede wszystkim wyznawcy sufizmu, czyli muzułmańskiego nurtu mistycznego. Dżihadyści uznają ich za heretyków. Wcześniej atakowali kościoły chrześcijańskie, a teraz zabijają muzułmanów w meczecie. Na temat całego turyńskiego, proszę Państwa, głupoty wierutne, głupoty wierutne. No przecież ci to z Platformy Obywatelskiej, to oni nie będą w to wierzyć, ja wiem. Choć na razie do ataku nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna, to najprawdopodobniej był to kolejny zamach lokalnej organizacji prowincja Synaj, lojalnej wobec tak zwanego państwa islamskiego. Świadkowie twierdzą, że napastnicy mieli flagi Daesh. Prezydent Egiptu zapowiedział odwet. W najbliższym czasie wojsko i policja przywrócą bezpieczeństwo i stabilność. To będzie nasz odwet. Zmierzymy się z tymi terrorystycznymi ekstremistami i zareagujemy na ten atak z brutalną siłą. Egipskie lotnictwo zaatakowało już liczne kryjówki terrorystów. Zniszczono broń, amunicję oraz kilka pojazdów wykorzystywanych do zamachu. Od kwietnia w Egipcie obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony po zamachach na egipskich chrześcijan, w których od grudnia 2016 roku zginęło ponad 100. Do tamtych zamachów przyznało się tak zwane państwo islamskie. Że taki babski kawałku materiału widzi tajemnice wszechświata. Przecież to, co Bóg objawił, jest dla nas jasne. Ona to już widzi jakieś przestworza, jakieś niebo, czyli to popiera to, co Kościół katolicki z Platona wziął. Dualizm stworzeństwa, życie w innym świecie, niebo, przestworza. No głupoty, zobacz tego faceta. Jak temu facetowi latają oczy. Przecież on jest psychicznie chory, ten facet. Zobacz. Wiatr słaby i umiarkowany.
pochowany na wybrzeżu i w rejonach. Zamiast żeby się dziad zabrał do czytania Pisma Świętego, to co dla człowieka jest w zasięgu ręki, co możliwe jest do poznania, to szuka gdzieś w zaświatach, że to co Bóg daje, to trzeba inaczej. Mojżesz przyniósł przykazania. Nie, oni musieli krowę ze złota, bo przecież dla nich to jest bardziej efektowne i prostranstwo wcielennej to też jest bardziej efektowne niż to, co Biblia mówi o Królestwie Bożym, rzeczy proste i dla człowieka bardzo niesamowicie potrzebne. Nie, trzeba tymi oczami biegać delernymi oczami po całym wszechświecie. Tubek. Manipuluje, że wiesz, że materiał decyduje o wiedzy o wszechświecie. To, co człowiekowi, co potrzebne, jest objawione już dawno wcześniej. Nie może teraz to, co tutaj i te odkrycia rzekome, czyli pseudo-odkrycia, nie może nam przeszkodzić w wiedzy takiej, którą mamy od Pana Boga z Biblii. No ale przecież diabeł nie będzie czytał Pisma Świętego, przecież Kościół katolicki nie będzie popierał Pisma Świętego, skoro je palił, prawda? A ten film Zabobony Muriego, no to o czym? Właśnie spalono czarownicę. Pana wiceministra spraw zagranicznych, pana Jana Dziewiczeka, panie ministrze. Boże, kłaniam się, moja Boże. I witam gości, zacznijmy od gościa z zagranicy. Pecie, mama, jest nami pani doktor, spojrzę, żeby dobrze wypowiedzieć, pani Alina Cichobi z Namibii. Pani doktor uczy w Namibii na uniwersytecie, uczy nauk o człowieku. Witamy pana profesora Christiana Esguerre z Filipin. Pan profesor jest dziennikarzem, praktykującym, wykonującym ten swój zawód i wykłada w swoim kraju na Uniwersytecie Świętego Tomasza, na Fakultecie Sztuk i Literatury, wykłada dziennikarstwo polityczne i komunikację społeczną. I witam znanego nam wszystkim dobrze księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie w studiu. Wykładowcy w naszej uczelni, tutaj, ale nie tylko, też i w Poznaniu i pewnie jeszcze w wielu innych miejscach. Jak nie masz pieniędzy, witam pana doktora Rafała Lizuta, naszego tłumacza, który nam dzisiaj będzie pomagał w naszym programie. Witam panie. Proszę zaczynać wszystko sprzedawać. Proszę państwo, dzisiaj zakończył się dniowy kongres katolicy i niepodległości, który odbył się tutaj w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I taki właśnie ten kongres nosił temat katolicy i niepodległość. I chciałbym, żebyśmy podjęli ten temat w naszym programie, który teraz rozpoczynamy, wraz z naszymi gośćmi, którzy przybyli na ten kongres właśnie. I chciałbym, żebyśmy właśnie zobaczyli, jak ta kwestia, ten temat niepodległości wygląda z różnych perspektyw, z różnych dziedzin i naukowych, z różnych też perspektyw geograficznych, o których za chwilę właśnie... Pani jakaś, pani profesor, podobna do kogoś, albo od Mormonów z USA, albo od Świadków Jehowy, bo oni badają Pismo Święte, badają Wielkie Księgi. Natomiast katolicy nic nie badają. Oni wezmą szmatę i będą sprawdzać, co ta szmata mówi o prostranstwie wcielennej. No to przecież te czubki są. To są czubki. To, co Biblia mówi, to, co człowiek powinien wiedzieć, jest jemu już dawno objawione. Nie trzeba szukać po ścianach. Widzisz, że tam pod Otwockiem przyszedł ksiądz do Waci i się patrzy po tych ścianach. A siostra Wacia mówi, a czy pan swoich wyznawców poznaje po ścianach? Jak on się wściekł? Po ścianach wyrzucili obrazy bałwochwalcze, drugie przykazanie wyrzucili, ingerowali w prawo Boże, Bogiem manipulowali, zmieniali.
No to do czegoś to podobne. Wiadomo, że to jest pogańskie, wiadomo, że to jest złe, że to jest diable, że to jest nieprawdziwe, choćby ładne było. My już niedawno jesteśmy nauczeni, że najczęściej to, co jest ładne, jest fałszywe, złe, diable, szatańskie. Czy nie wiedziałeś? To szatan, diabeł ma ciebie w swoich maskach. To, że faryzeusze są namaszczeni, że pachną, to dla Mareczka wieda, no ale to wiem, że on tam też nigdy nie będzie mógł tego pojąć, że faryzeusze mają ogiery wymyte, że pachną, że błyszczą, że grube, że tłuste te ogiery. No to o czym to świadczy? O złu świadczy. Dla mnie to żaden argument, że to coś od Boga pochodzi. Odwrotnie, no bo to wszystko jest w ramach tej mafii żydowsko-watykańskiej. Ja nie wiem, że ludzie, którzy tyle lat żyją, nie mogą pojąć. Tyle lat po głowie dostali, tyle lat, że to oszustwa, że to kłamstwo jest wszędzie. Jakich argumentów używać? Dzisiaj padały różne... Całun turyjski jest, jak z tego wynika, po to spreparowany, żeby szatan, diabeł miał dojście do ludzi, którzy wierzą w cuda. Apostoł Paweł, Jezus ostrzegali, że przyjdą tacy, którzy by cuda umieli czynić, którzy będą robić cuda i żeby w te cuda nie wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że znaki cuda i czynienie cudów to była dana w chrystianizmie, ale tylko na samym początku, bo to oni byli pierwsi, nie mieli doświadczenia, pierwsi chrześcijanie, może byli za delikatni i Bóg dał im różne możliwości, żeby na odległość to czy tamto mogli robić, żeby ten zbór cudowny, oczywiście, że cudowny sposób się rozwijał, ale oni poszli dalej w pogaństwo i że te cuda będą cały czas, że te cuda będą cały czas. Nieprawda, albo naród żydowski. Oni będą grzeszyć, a Bóg będzie im błogosławić cały czas, że Bóg będzie im błogosławić cały czas i cały czas. A to nieprawda. Popatrz się na historię. Jest zresztą fragment Roty, która jest, mi się wydaje, najbardziej taki wzruszający i będący wskazówką dzisiaj, to co Konopnicka zaznaczyła twierdzą, nam będzie każdy dróg w rodzinie naród ma przetrwać, w tej duchowości też katolickiej rodziny. I to było bardzo ważne i to też było zaakcentowane. Zwróćmy uwagę, że w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, w zasadzie w Polsce nie było większej dyskusji nad tym, czy kobiety powinny głosować, czy nie. Dla Polaków było to oczywiste. Właśnie to element tego wielkiego wkładu naszych pań w okresie zaborów, autorytetów, tak. A porównajmy to z innymi krajami. Te czyli tutaj nie jest pokazywana wiedza, tylko to jest manipulacja, że to skoro do ciebie mówi rzekomo uczony człowiek, to to jest prawda i ty to musisz wierzyć. To jest tego typu manipulacja. To nie po raz pierwszy szatan diabeł stosuje tego typu uczoności, tytułowanie się rabbi, nauczycielu. To wszystko Jezus potępił. Ty zauważ, Biblia całkiem inaczej podchodzi do rzeczy oczywistych. Biblia całkiem inaczej podchodzi do rzeczy pierwszych. Tego świat nie przyjął, dlatego Jezusa zabili, nie przyjęli. Sami swoi, nawet sami swoi Żydzi zabili Żyda. Bo tutaj jakaś babka w internecie mówi, że jak to możliwe? Żydzi przecież wcale nie zabili Żyda. Jak to nie zabili? No przecież Jezus był Żydem, a oni też. No i co? I tak broni, to nie ma co bronić. Przykra prawda, niech będzie przykra prawda, ona najprawdziwsza na świecie będzie jako ta, wartościowa. Zdecydowanie tak. Podkreślam, że ta postawa bycia ambasadorem, ona dotyczy zarówno Polaków w kraju, jak i za granicą. My mamy 20 milionów rodaków za granicą, tak? 38 milionów mieszka w kraju, 20 milionów za granicą. To jest ogromna część naszego narodu i my już od dawna apelujemy,
żebyśmy wspólnie dbali o naszą matkę, gdziekolwiek mieszkamy na świecie i wspólnie włączali się właśnie w postawę ambasadora. Więc jeżeli mogę, to za pośrednictwem telewizji Trwam chciałbym zaapelować do wszystkich naszych rodaków, którzy oglądają nas za granicą. Wiem, że bardzo dużo Polaków ogląda telewizję Trwam, słucha Radia Maryja, mamy takie sygnały, ja zawsze się spotykam za granicą, wszyscy o tym mówią, więc bardzo prosimy, żeby środowiska polonijne mające jakieś pomysły na obchody, które chcą włączyć się aktywnie w te obchody, żeby się zgłaszały do konsulatów polskich, żebyśmy to zrobili wspólnie. Wsparcie. Otrzymają wsparcie, ale przynajmniej będziemy mieli też możliwość skoordynowania tych wszystkich działań, żeby na przykład się nie wykluczać, tylko uzupełniać. To jest nagłośnić, to jest dla nas bardzo ważne i dlatego my musimy mieć informacje najwcześniej, jak się tylko da. Co państwo planujecie zrobić i jak możemy się tutaj włączyć i koordynować te obchody? W progu tego właśnie roku przygotowany taki apel tutaj ze strony pana ministra. Dobrze o tym wiedzieć i warto na to właśnie odpowiedzieć, bo jest to, myślę, ważny czas i piękna okazja do wykorzystania budowania tej naszej świadomości, szczególnie właśnie za granicą, gdzie jest jednak trudniej tę tożsamość zachować. To prawda, ale też jest wiele narzędzi, żeby mówić o Polsce. Wykorzystajmy je dla naszej Polski. Panie profesorze, spytam teraz księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Ksiądz profesor, jako teolog, kapłan, duszpasterz, co jest takiego w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, wprost powiedzmy, że jest taki państwowo-twórczy, że jest taki wolnościowo-twórczy, że generuje właśnie tego ducha wolności. Jak to możemy wyjaśnić? Katolicyzm jest przede wszystkim katolicki, to znaczy powszechny, inaczej mówiąc uniwersalny, a to daje mu wyjątkową zdolność syntezy w przeciwieństwie do innych religii, a nawet wyznań. To brzmi bardzo może ogólnie, ale myślę, że to jest ważna refleksja, która pozwala nam zrozumieć, że katolicyzm jest w stanie przejść ponad pewnymi partykularnymi interesami, ponad etnicznymi czy grupowymi historiami do takiej właśnie syntezy, która wpisuje historię narodów, historię człowieka w dzieje zbawienia. I to jest taka pierwsza sprawa. Po drugie, katolicyzm jest religią na wskroś realistyczną, to znaczy odwołuje się do rzeczywistości. To jest też ciekawa sprawa. Ja jestem akurat pod wpływem lektury Rémy Braque, wybitnego francuskiego konserwatysty, który porównuje tradycje monoteistyczne judaizmu, islamu i chrześcijaństwa w odniesieniu do prawa. No właśnie, chrześcijaństwo w przeciwieństwie do pozostałych religii monoteistycznych potrafiło prawo Boże oprzeć na rozumie, związać prawo Boże z prawem naturalnym. To jest też pewna specyfika katolicyzmu, co daje nam też konkretne podstawy kulturowe. I ten realizm sprawia, że katolicyzm dopatruje się zarówno źródeł zniewolenia w rzeczywistości najbardziej realnej, jaką jest grzech, i jednocześnie proponuje najbardziej optymalną perspektywę wyzwolenia, jaką jest życie wieczne, życie z Bogiem. To wszystko jest oczywiście zapisem bardzo skrótowym walorów teologicznych katolicyzmu. Ale jeżeli przeniesiemy to teraz na konkretne sytuacje poszczególnych narodów, poszczególnych ludzi, możemy dostrzec, że to wszystko ma rzeczywiście znaczenie. Kościół katolicki głosi Ewangelię odkupienia, Ewangelię zbawienia, więc Ewangelię, której sednem jest wyzwolenie człowieka z radykalnego zła. Kościół katolicki, może inaczej, to co powiedział święty Jan Paweł II, człowiek jest drogą Kościoła, konkretny człowiek, żyjący w narodzie, żyjący w społeczeństwie. A zatem problem wyzwolenia nie jest abstrakcją, nie jest też jakąś teorią, jest problemem dotykającym konkretnej egzystencji w wymiarze społecznym, narodowym, politycznym. I dlatego Kościół rzeczywiście ma tutaj coś do powiedzenia w tym właśnie na wskroś politycznym czy historycznym temacie.
Kościół, który nie tylko myśli o eschatologii, ale też tutaj ten paradygmat wcielenia. Tak, zdecydowanie tak. I stąd pewnie dlatego różni zaborcy, którzy się nie zniewolić, tak bardzo właśnie Kościół katolicki atakowali w pierwszym rzędzie najczęściej. Tak, doświadczenie polskich lat zaborów pokazuje, jak bardzo z jednej strony toczyła się ta walka o substancję Kościoła, która tworzyła byt narodowy, a z drugiej strony jak właśnie Kościół tworzył ten byt narodowy. W sytuacji, w której nie mieliśmy granic, nie mieliśmy państwa, nie mieliśmy żadnych struktur instytucjonalnych, zostawał nam rzeczywiście ten próg domu rodzinnego, o którym mówił pan minister, ale ten dom rodzinny był wypełniany też atmosferą modlitwy. Ja przypominałem wczoraj, że właśnie na przykład w rodzinie Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego, czytano literaturę romantyków i każda taka lektura rodzinna, patriotyczna, kończyła się słowami psalmu Krasickiego, mówiącym o tym, że będzie Polska z woli Boga. Prawda? To było takie słowo powtarzane jak modlitwa, jak zarazem jakieś wyznanie wiary. I to pokazuje, że rzeczywiście Kościół przenikał życie rodzinne, przenikał życie kulturowe i tworzył najpełniejszą podstawę do zaistnienia, do ocalenia bytu narodowego. To doskonale rozumieli zarówno Polacy, którzy lgnęli, którzy trwali w Kościele, jak i równie doskonale rozumieli to zaborcy, którzy z wielką intensywnością z Kościołem walczyli. Pan profesor miał wczoraj taki wykład, bardzo interesujący, pod tytułem Duchowość niepodległej. Czy, jak to rozumieć, czy niepodległa Polska kraj ma, może mieć swoją duchowość? Każdy kraj ma pewną formę duchowości, każdy naród ma pewną formę swojego etosu. Ja najpierw zaznaczę, że tytuł tego wykładu jest dosłownie wzięty, zainspirowany jednym z punktów programu, który ogłaszał pan minister Sellin, właśnie zawiązując obchody stulecia niepodległości Polski. Tam było 7 takich punktów programowych. Jednym z nich były kobiety, Polki, jednym był Ignacy Jan Paderewski, była też Polonia, byli robotnicy. Jednym z takich punktów zasygnalizowanym była duchowość niepodległej. Pomyślałem, że warto w naszym środowisku ten temat podjąć. I mówiąc o tej duchowości niepodległej, mówiłem o czymś, co może być zamienione na słowo zapewne etos narodu polskiego. Etos niepodległościowy. Mówiłem przede wszystkim o patriotyzmie, no bo to jest ten naczelny czynnik, który powodował, że myśmy mieli wolę przetrwania. Mówiłem też o tym, co często bywa w literaturze nazywane, ujmowane słowem marzenie, które wydaje mi się zbyt słabym słowem. To nie było marzenie romantyczne. To była trwała, mocna wola powstania, odrodzenia. To była nadzieja, nadzieja chrześcijańska. Dalej, to była niezwykła zdolność porozumienia. Kiedy spojrzymy na głównych ojców niepodległości, dostrzegamy przecież ogromne różnice osobowościowe, światopoglądowe, polityczne, takich postaci jak chociażby Piłsudski, Dmowski czy Paderewski. No może jeden tylko przykład, kiedy Paderewski w 19 roku przyjechał do Warszawy, był witany przez 300-tysięczny tłum, padło pytanie, do jakiego stronnictwa on należy. Paderewski odpowiedział wtedy, stronnictwo może być tylko jedno, Polska. I to jest właśnie ta zdolność zawiązania porozumienia, powiedziałbym współczesnym językiem, solidarności. Solidarności ponad różnicami. Wreszcie, takim ogromnie ważnym czynnikiem jest rola kultury, która jest takim proprium specificum. Polska miała swoją suwerenność, zawdzięcza swoją suwerenność w ogromnej mierze kulturze. I powiedziałbym, moglibyśmy to wszystko nazwać etosem, ale jest jeden czynnik fundamentalny, który leży u podstaw wszystkich tych pozostałych elementów i zarazem tworzy ich zbornik. To jest wiara. Wiara chrześcijańska, wiara katolicka, która powodowała, że wszystkie te czynniki miały swoją siłę nośną. One doprowadziły rzeczywiście do tego, że oprócz strategii politycznej, oprócz konfiguracji politycznej, oprócz geniuszu przywódców, była ta substancja duchowa, która spowodowała, że Polska zaistniała. Połączenie tych wszystkich czynników sprawiło, że mamy niepodległość. Że mamy niepodległość. Przenieśmy się teraz nieco dalej. Za granicę, spójrzmy na ten temat z innej perspektywy. Może pani doktor
Alina Sihobi z Namibii. Pani doktor, niepodległość, może krótko kontekst, niepodległość Namibii. Kraj dla Polaków egzotyczny, bardzo mało znany. Jak Namibia wywalczyła swoją niepodległość? Czy religia, chrześcijaństwo miało tam też swój wkład w to wydarzenie? Thank you very much for the question. Perhaps to say that in the context of Namibia, I'll speak also of South Africa and Botswana as countries which are in the region of Namibia. Więc może dziękuję bardzo za to, że mogłam tutaj wystąpić. W kontekście Namibii powiem jeszcze o Afryce Południowej i Botswanie, które są połączone z Namibią. And indeed, the struggle for liberation both in South Africa and Namibia was long and did involve military struggle, but very clearly the role of the church and the role of religious faith-based organization was strong in ensuring support for the liberation struggle. Więc na pewno rola wojska była widoczna i ta wojna, bitwa o to, żeby odzyskać niepodległość była długa, ale rola również religii i organizacji o podstawie religijnej jest nie do przecenienia. Spytam, jaka jest religia dominująca? I'd say two, because Namibia was colonized by Germany, the Lutheran Church is quite a big factor there. But the Catholic Church is very strong too. So I would say that the role of the Church generally, but more specifically, the Catholic Church has been very strong in its missionary activity, both during the liberation struggle and after the liberation struggle. Więc powiem, że tutaj są dwa kościoły, ponieważ była skolonizowana przez Niemcy, więc w dalszym ciągu kościół luterański jest dosyć silny, ale z drugiej strony jest też silny kościół katolicki, zarówno w tym obszarze wyzwolenia, jak i różnych innych obszarach. I would say that the role of the church, in particular the Catholic Church, was in making sure that during the war, young people who were displaced and who did not have the chance to have education were given an opportunity to get an education, and that was very important, particularly in the post-liberation period when the country had to rebuild its resources. So because of the education that they received, they were able to come back and rebuild a country that had before then only been, I would say, the preserve of the white minority group who were in charge. So, więc po pierwsze miała ogromną rolę w kształceniu młodych ludzi. Byli to ludzie, którzy nie mieli możliwości wykształcić się, nie wiadomo było, co z nimi zrobić. A Kościół dał im te podstawy, tak żeby mogli odtworzyć to swoje państwa, nie tak jak było wcześniej, tylko kraj znajdował się pod rządami białych ludzi. But the other role that the church played was also to ensure that the international community was always aware of the struggles within, and particularly of the gross injustice of apartheid, which was the South African government at the time, which was also imposing the same rule in Namibia. So the struggle against apartheid became a world, movement because of the church showing this Będziesz się zastanawiała. Jest ostrzeżenie w Biblii, nie idźcie, nie wierzcie. Jeżeli to zobaczysz, a to tu, a to tam, jakąś cudowność, to przecież ta dana cudowność nie może być zaprzeczeniem wiedzy takiej, jaką masz o Panu Bogu. Bo tak to można Pana Boga wyrzucić do śmietnika, Pismo Święte na stosie spalić, człowieka też, Jana Husa spalić na stosie z Biblią na piersiach. No to ja przepraszam bardzo. Szatan, diabeł pomiata ludźmi, steruje, nie uczynisz żadnej postaci, czy w kształcie mężczyzny, czy kobiety, to już nawet w czwartej księdze Mojżeszowej było napisane i Żydzi dobrze to wiedzieli, ale oni niestety
zanim mali rzecz zszedł z góry przykazaniami, już mieli krowę ze złota, już mieli cielca, już mieli obrazy, już mieli cielesność cielesne. To, co Bóg potępia, czego Bóg nie chce, co jest niemądre, co jest nielogiczne, co jest niepotrzebne, po co ci to? Ale człowiek zamiast drążenia Słowa Bożego, Biblii, ile tam tajemnic ukrytych, to będzie szukał w szmacie. Tu jakiś ten facet, co oczy jemu latały, tubek. O Jezu, także Państwo zobaczą, świadkowie Jehowy nie dadzą się nabrać. No to nie muszą być tylko świadkowie Jehowy, bardzo dużo jest ludzi takich, którzy studiują całe życie Pismo Święte. I tak z grubsza, bo nawet Pisma Świętego nie musisz dobrze znać, ale tak z grubsza, jak ktoś ci podsunie szmatę jakąś, że tu są tajemnice, to ty złapiesz się wtedy za nos, może gruchniesz śmiechem, że to jakieś takie strasznie głupie, bo przecież niesamowicie naiwne. Dlaczego ci to ktoś podsuwa? Szatanowi zależy, szatanowi diabłu zależy na tym, żeby ludzie badali nie to, co trzeba, tylko co innego. No to właśnie masz przykład tego. Jeszcze tu jest jakąś Amerykankę, Kuki, gara, gara, gara. Botswana was 1966 and Zimbabwe was 1980. So the total liberation of Southern Africa was gradual, the last country being South Africa in 1994. Więc jeśli mówimy o Namibii, to było w 1990 roku. Jeśli chodzi o Botswanę, to jest 1966 rok, Zimbabwe. 1982. Zimbabwe, więc jak widzimy, to odzyskiwanie niepodległości przez państwa afrykańskie miało charakter stopniowy. Czyli możemy mówić o wkładzie chrześcijaństwa w odzyskanie niepodległości przez pani kraj? Ona mówi, że ona wierzy. The injustice of oppression of one race by another, in this case, kraj, the white man, przecież tam krajów żadnych nie miało być. Nawet ten naród izraelski miał zaginąć. Nie miało być. To, co było, a co nie jest, nie wpisuje się w rejestr. A oni wciąż manipulują tym samym. Manipulują. Po co? Słuchaj się Jahwe, głosu Jahwe, głosu Boga swego, narodzie oporny, o twardym karku, narodzie nieposłuszny. Więc było krytyczne, jeszcze raz powtórzmy, że z jednej strony świat dowiedział się dzięki Kościołowi na temat niesprawiedliwości, które dotykały ludzi w Namibii, szczególnie właśnie tej poczucia wyższości białego człowieka nad mieszkańcem lokalnym, a z drugiej strony ten wymiar edukacji, gdzie młodzi ludzie mogli uzyskać edukację, mieli możliwość wniesienia coś z powrotem do swojej społeczności, a jeżeli byli na wygnaniu, zostawali przyjęci przez międzynarodowe społeczności, dostawali dom i to wszystko, co było potrzebne, żeby przeżyć. And because the political parties were banned, the church became the, I would say, center for education and resistance. In fact, many priests were active in becoming, I would say, messengers of the message of liberation. Człowiek to nie Bóg, ale może badać, czyli to nie może mu przewracać w głowie, bo to wszystko przewraca w głowie. O, bo to Boga nie ma, o, Boga nie ma, Jahwe, nie ma żadnego, o, Biblię do świetnika. Centrum dystrybutora. Daj spokój, Krycha. Nie można, ponieważ, nie można. Kosztem prawdy, kosztem kursu, kosztem wiedzy o Panu Bogu. Nie można wyrzucać Słowa Bożego do świetnika, bo ty jesteś nikim, jesteś niczym. Potrzebujemy zwykłej naszej ludzkiej wolności, ale również politycznej wolności. Bardzo dziękuję, Pani Profesor.
profesorze, mówię do pana profesora Cristiana Esguerra z Filipin. Pana profesora z Filipin Esguerra. Powiedziała mi nerwę. Choć może kojarzy się nam bardziej znany niż poprzedni kraj. A kojarzy się nam, że jest to kraj katolicki w większości. Czy słusznie? Czy katolicyzm jest takim ważnym elementem tożsamości Filipińczyka, Filipińskiego kraju? I też kraj, który musiał walczyć o swoją niepodległość. Jaki był udział Kościoła w tej właśnie walce? The role of the church is very important because we have to understand that you mentioned the relationship between Poland and the Philippines. We might be worlds apart, but there is this common thread that connects us, which is the Catholic faith. So the Philippines was first colonized by the Spaniards for more than 300 years. So the greatest gift by the Spaniards to the Philippines was the Catholic faith. Jeśli chodzi o Filipiny, co prawda znajdujemy się daleko od siebie, ale jesteśmy z drugiej strony bardzo blisko. I Filipiny przez ponad 300 lat były okupowane przez Hiszpanów i największym darem, jaki otrzymaliśmy od Hiszpanów, to właśnie wiara katolicka. Blame the defeat itself, but of course human beings are also frail, imperfect, so there were abuses over the years during the Spanish occupation, and that's why in 1896 there was this Philippine revolution. The Filipinos revolted against the Spanish colonists, but actually it started with a movement for reform. They were calling for things like secularization of the parishes, meaning the Filipino-born priest should be given greater responsibility in the parishes, and that Filipinos should have representation in the Spanish Cortes or the parliament. Więc nie będziemy winić, czy nikt nie wini wiary, ale wszyscy mamy swoje wady, więc wielkie powstanie w 1896 roku nawiązywało do reformy, znaczy wymagało reform, i te reformy odnosiły się do sekularyzacji parafii oraz do oddania większej władzy czy przydzielenia większej ilości obowiązków ludziom z Filipin, a z drugiej strony ograniczało możliwości czy prawa Hiszpanów na tamtym terytorium. So, to answer that question directly, what was the role of the Catholic faith when it comes to our struggle for independence? Basically, the Catholic values, basically the sense of human dignity, the sense of equality, that all men are created equal. So basically, these are lessons or values that we got because of our Catholic faith, and these were the driving force behind our move for independence. So even if we had this independence technically in 1898, shortly after that we were colonized by the United States for several decades again, until we finally got our independence in 1946. So now I think the issue is, how are Filipinos enjoying this freedom, and how are we making sure that we will not somehow waste this independence and freedom that we got? Więc jeśli chodzi o rolę, żeby odpowiedzieć tak konkretnie na pytanie o rolę Kościoła katolickiego w odzyskaniu niepodległości, jest to rola przede wszystkim przez wartości. Mówimy o godności człowieka, równości, więc mieliśmy na tej podstawie, mogliśmy zbudować ideę do walki z okupacją. I co prawda, więc była to siła, która była siłą napędową naszej walki o wyzwolenie. W 1898 roku odzyskaliśmy co prawda niepodległość, ale za chwilę znowu staliśmy się podlegli, tym razem jeśli chodzi o USA, które przez kilka następnych dziesięcioleci znowu trzymało nas w swoich ryzach. W końcu odzyskaliśmy naszą niepodległość w 1946 roku. Pytanie, jakie teraz można postawić moim rodakom, jest takie, jak mamy się cieszyć z tej wolności, jak ją wykorzystywać i w jaki sposób jej nie zmarnować.
And I think one important value that we got because of our Catholic faith is the value of hope. The Philippines is visited by so many typhoons every year, so many disasters, so many infighting within the country. But generally, you won't encounter a Filipino without any hope. There's a common saying in the Philippines, Awa ng Diyos. In English, we call it by God's mercy. So you talk with every ordinary Filipino having all these problems, but they will tell you, by God's mercy, we will go through all this together and we will survive. So I think hope is a very important value that we got because of our faith. Jedna z tych wartości, która jest szalenie ważna, które otrzymaliśmy od Kościoła katolickiego, to wartość wiary. Co roku spotyka nas wiele nieszczęść, toczą się wojny, mamy tajfuny, ale nie spotkamy Filipińczyka, który nie miałby nadziei. Jest takie powiedzenie, że z woli Boga wszystko możemy zrobić, przetrwamy razem, więc ta wiara, ta nadzieja jest tym, co nas trzyma i daje możliwość przetrwania przez te wszystkie trudne czasy. Proszę Państwa, myślę, że czas teraz na nasze rozmowy ze słuchaczami, z telewidzami, do których teraz Państwa serdecznie zapraszam, aby zadać pytania naszym gościom, aby też podzielić się swoimi refleksjami na temat właśnie niepodległość Polski, a Kościół katolicki w związku między tymi dwiema rzeczywistościami. Podaję, drodzy, nasze numery telefonów. Przypomnę te numery telefonów dla naszych telewizorów i słuchaczy z Polski Północnej. 56 657 0011 z Polski Południowej 657 0012 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014. A nasi słuchacze, telewidzowie, którzy używają telefonii w naszej rodzinie, mogą nas kontaktować poprzez dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze głosy, na Wasze współtworzenie tej naszej audycji. Okazja znakomita, znakomici goście. Zapraszamy, aby też ubogacić siebie nawzajem naszymi właśnie perspektywami patrzenia na niepodległość. I w oczekiwaniu na Państwa głosy spytam księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Księdze profesorze, jak należy rozumieć ten związek, który często mówimy Polak-Katolik? Skąd to się wzięło? Jak to rozumieć? Właśnie, no bo Polacy to nie tylko katolicy. W większości to jest ten jądro naszej tożsamości, ale no właśnie, jak to rozumieć? Cytowałem wczoraj Romana Dmowskiego z jego bardzo charakterystycznym tekstem mówiącym właśnie o tym, że Polska jest krajem katolickim i wyjaśniającym jednocześnie, że stając na gruncie no po prostu prostego realizmu i prostej obserwacji, możemy powiedzieć, że Polska to nie są tylko katolicy. W Polsce żyją oczywiście ludzie różnych wyznań, ale rdzeniem tożsamości Polski jest katolicyzm. W ubiegłym roku z okazji 1050. rocznicy chrztu przypominaliśmy sobie, że nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Wraz z chrztem rzeczywiście wszystko to, co polskie się zaczęło. Rozpoczęła się polska historia, rozpoczęła się budowa polskiej państwowości, polskiego narodu. I kiedy mówimy Polak-Katolik, to oczywiście nie jest to w żadnym wypadku jakiś ostracyzm w stosunku do tych, którzy reprezentują inne wyznania bądź są niewierzący. Ale to jest jak gdyby prośba o uznanie realizmu, o uznanie tego, co stanowi rdzeń polskości. A tym rdzeniem rzeczywiście jest katolicyzm. Katolicyzm, który ze swej istoty jest czymś więcej niż tylko tolerancją, jest afirmacją, jest szacunkiem dla drugiego człowieka, a więc to jest jednocześnie też taki, powiedziałbym, apel. Ci wszyscy, którzy boją się, że stwierdzenie Polak-Katolik eliminuje kogokolwiek, naraża kogokolwiek na jakieś represje, to powiedziałbym, niech się nie boją, nie lękajcie się. Stwierdzenie, że Polska jest katolicka, że istotą polskości jest katolicyzm, absolutnie nie oznacza niczego złego w stosunku do innych
wyznań czy innych przekonań. To jest po prostu stwierdzenie rdzenia naszej tożsamości i jednocześnie zaproszenia do tego, aby wokół tego rdzenia w różny sposób skupiali się ludzie różnych światopoglądów, różnych opcji religijnych czy bezreligijnych. Tego pięknym przykładem są cmentarze wojenne rozliczne, czy Monte Cassino, czy Katyń, czy wiele innych, gdzie są pochowani Polacy, żołnierze polscy, wyznający różne wyznania, czy chrześcijańskie, czy nie tylko chrześcijańskie. Tak, ja jeszcze bym wspomniał tutaj o pewnym epizodzie z XIX wieku. Za chwilkę, bo mamy telefon słuchacza, zaraz wrócimy do tego tematu. Halo, szczęść Boże, witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Janusz z Kanady. Jeśli można, chciałbym kilka słów odniesienia się do wypowiedzi pana ministra Dziedziczaka. Dobre bardzo wystąpienie, ale tak mi się wydaje, jako publicysty, a nie wysokiego urzędnika państwowego, bo znowu jest apel. W jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce dotrzeć apelem do ludzi? Ja tam jesteś daleko, nie masz gdzie mieszkać, no to wróć do Warszawy, to zawsze jest gdzie się zaczepić. Około 120 mieszkańców Słowacji. Oni wśród siebie mają dwóch konsuli honorowych. Mieszka Polaków tutaj, się oblicza 25 tysięcy, żadnego nie ma. W ogóle w całej Kanadzie jest 3 czy 4 konsuli honorowych tylko na 800 do miliona Polaków w Kanadzie. Prawo kanadyjskie nie stoi naprzeciw temu. Brak tutaj tylko konkretnej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiosną tego roku właśnie w Szkole Wyższej Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu pan minister Dziedziczak razem z szefem Senatu raczył się wypowiedzieć o tym, że będą miejsca dla Polonii w Sejmie czy w Senacie. O tym temacie mówi się od lipca 1990 roku. Byłem to zaangażowany, to wiemy. I teraz znowu się mówi, a wystarczy znowelizować tylko ordynację wyborczą. Przy chęciach to jest 2-3 tygodnie znowelizacja może być zrobiona. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na moment, że Polacy w Polsce i w Europie inaczej są traktowani przez ordynację wyborczą niż Polacy w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Też o tym się mówi od wielu lat, ale pragnę tutaj podać taki przykład wyborów 4 czerwca 1989 roku. Tutaj odbywały się one w sobotę 3 czerwca. Wystarczyło dwóch świadków, którzy stwierdzili, tak, ten pan jest Polakiem i miał prawo głosu. A więc jeżeli ci, co kombinowali te wybory 4 czerwca, a więc można to zrobić, tylko ciągle jest mowa. Przychodzi nowa ekipa, to samo mówi i nie patrzy na sprawę, co było zrobione przedtem, jakie mowy, jakie... I znowu tylko są mowy. Mija 2 lata od tak zwanej dobrej zmiany, która nie dotarła na przykład do służb dyplomatycznych, do polskich procedur dyplomatycznych. Zmienia się ambasadora, czy zmienia się konsula generalnego jeden. I on wchodzi świeży, nowy i ma z gruntu rzeczy opór przed tym, co chce sam wprowadzić. Słowacy, Amerykanie wymieniają 60-70% placówki dyplomatycznej. I z miejsca z kopyta rusza sprawa polityki takiej, jakiej chce Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli rząd. I tu jest jakaś niemożność załatwiania, czy nie ma woli politycznej, nie wiem jak to nazwać, ale takie są fakty. Jeżeli widzimy tą różnicę my tutaj poza Polską, to w jaki sposób apel ministra Dziedziczaka ma dotrzeć do nas? Panie Januszu, rozumiemy, jasno pan swoją myśl sformułował. Tak, dziękujemy bardzo panu. Czyli Wołanie o czyny. Zobacz panie Januszu za ten głos. Serdecznie pozdrawiam. Panie ministrze, jakieś słowa? Bardzo dziękuję panu Januszowi za telefon. Cieszę się, że apel już dotarł. Natomiast jeśli chodzi o meritum tego, o czym pan Janusz mówił, to zmiany oczywiście są, to nie jest tak. W Kanadzie mamy ambasadę i mamy 2 konsulaty. Konsulat generalny w Toronto i konsulat generalny w Vancouver i zarówno mamy nowego ambasadora, jak teraz właśnie u pana Janusza od już za chwilę pełną pracę rozpocznie nowy konsul generalny, pan Krzysztof Grzelczyk, wspaniały konsul, bohater Solidarności.
10 lat temu wojewoda dolnośląski, czyli w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, więc jest to osoba zdecydowanie odpowiedzialna za te sprawy. Jeśli chodzi o konsuli honorowych, to ja apeluję do wszystkich naszych słuchaczy, żeby zgłaszać do mnie, żeby wysyłać do mnie listy z kandydaturami na konsuli honorowych. Jaki jest warunek? Po pierwsze, nie może być to miejsce, w którym jest konsulat bądź ambasada. Konsulat ten zwykły, generalny, więc ten zawodowy. Po drugie, muszą być to osoby znakomicie przygotowane do tej roli, ale też majętne, bo przypomnę, że konsulat honorowy wiąże się z tym, że pełni się go społecznie, honorowo, a wręcz często trzeba dołożyć swoje pieniądze, żeby choćby sfinansować siedzibę i godny lokal, więc jeśli pan Janusz ma jakieś kandydatury nie z samego Toronto, tylko z innych części Kanady, które byłyby w stanie spełnić te warunki, to oczywiście zachęcam, żeby pan Janusz do mnie napisał, czy to e-mailowo, czy to pocztowo. Jeśli chodzi o miejsce w Senacie, pan Janusz, to jest dwa lata do wyborów i po prostu miejsce w Senacie będzie, więc proszę tak nie narzekać, nie niesieć defetyzmu. Miejsce w Senacie będzie w najbliższych wyborach do Senatu. Już, tak, oczywiście. Drodzy Państwo, jesteśmy po dwóch latach od wyborów. Jest znowelizowana ustawa o karcie Polaka. Jest znowelizowana ustawa o repatriacji, długo oczekiwana, która umożliwi repatriację Polaków ze wschodu. Jeszcze jedno, może ojciec pozwoli zdanie. Jest uchwalona już ustawa, którą proponował pan prezydent Andrzej Duda, o legitymacjach szkolnych dla Polonii i młodzież w Kanadzie, nasi polscy uczniowie otrzymują od państwa polskiego legitymację, która daje takie same przywileje w Polsce, jakie mają dzieci polskie w polskich szkołach, czyli przejazdy, wejścia do parków narodowych, wejścia do muzeów. Tego nigdy wcześniej nie było. Czyli plany są bardzo konkretne. To już jest zrealizowane. Tyle. I miejmy nadzieję, że to stulecie niepodległości, które będzie za rok, też będzie uwieńczone właśnie szeregiem takich właśnie inicjatyw, zaowocuje takimi różnymi pomysłami, o których pan minister nam tutaj wspomniał, konkretny owoc tego wydarzenia. Ale odbierzmy kolejny telefon. Halo? Już? Bardzo prosimy. Szczęść Boże, Anna Gniezno. Czy mogłabym może kilka, pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych, ale chciałabym może najpierw kilka zdań, mogę bezpośrednio po angielsku, do profesora Christiana Esquerry. Ale wtedy inni nie będą słuchać, że się rozumieć ja tego. Trzy zdania. I very much want to greet profesor Christian Esquerra. I would like to thank you for your deep faith and for the. I would like to greet all the Philippines, and I am calling from Gniezno, the place where your great Cardinal Luis Antonio Tagle was last year. I met him here, and I would like to ask you. I understood that you are the professor of the St. Thomas University in Manila or Quezon. I don't know where. Yes, Manila. Manila. Okay. And I would like to ask. I very much regret I couldn't come to Turin to listen to your lecture. But the question is about the relations of the Catholic Church in the Philippines with the President Duterte. I know that it's difficult. Could you, maybe? Pani Anno, prosimy teraz krótko. Teraz ja może powiem, bo ja chciałam serdecznie podziękować za jednym wiary. Pani Anno, ja mogę to przetłumaczyć. Jednym zdaniem, proszę. Tak, ja powiedziałam, że dzwonię z Gniezna, gdzie spotkałam wielkiego kardynała Manili Luis Antonio Tagle i chciałam zapytać, że żałuję, że nie mogłam być na wykładzie w Toruniu pana profesora Christiana Esquerry i chciałam zapytać o relacje obecne Kościoła z prezydentem Duterte, bo wiem, że nie są łatwe. Twój angielski, katolicy się pchają, bo nic nie umieją. Pytanie i za bycie z nami. Well, thank you very much for that question. Of course, actually, we can spend 24 hours talking about the relationship between our President Duterte and the Catholic Church. Dziękuję bardzo za to pytanie. Moglibyśmy spędzić całą dobę na odpowiadaniu na to pytanie, które pani postawiła. Okay. Now,
To be clear, President Duterte has this love-hate relationship with the Catholic Church because even before he assumed office last year, he already started attacking the Catholic Church. And it became even worse after certain leaders of the Catholic Church started criticizing his war on drugs, specifically because of the number of people killed within the few months that he was in office. Więc jest specyficzna relacja miłości, nienawiści między prezydentem a katolickim kościołem. Jego ataki rozpoczęły się jeszcze zanim objął swój urząd, a wzmocniły się ostatnio ze względu na krytykę kościoła katolickiego, krytykę dotyczącą jego wojny z narkotykami, a w szczególności liczbę osób, która zginęła przy tej okazji. Problem jest, prezydent Duterte has been using this what we call hypocrisy card to his critics, specifically the Catholic Church. He would always say, you guys are hypocrites, so you cannot criticize me. He would throw issues like sexual abuses, which is, to be honest, not as common in the Philippines as perhaps compared with other countries. Of course, we're talking here of an imperfect organization of people who live by the same faith.